Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 36? Tutaj będzie krótko, bo jest to o potomstwie Ezawa. Rozdział 36 zawiera rodowód synów Ezawa. Podaje ich przeróżne tytuły oraz miejsca zamieszkania. Nie chcę się nad tym dłużej zatrzymywać. Przejdę raczej do kolejnych rozdziałów, które stanowią jedną z najbardziej bogatych i interesujących części Pisma Świętego. W całym Piśmie nie ma chyba piękniejszego obrazu Chrystusa jak Józef. Czy przyglądamy się naszemu Panu jako przedmiotowi nienawiści Jego braci, czy w Jego uniżeniu, czy w Jego cierpieniach i śmierci, czy w wywyższeniu i chwale? We wszystkim Józef jest Jego trafnym obrazem. Dlatego przejdźmy do 37 rozdziału 1 Mojżeszowej.